Witaj w Lean Management po polsku. Podcaście dla przedsiębiorców, właścicieli firm, prezesów, dyrektorów produkcji i Lean Managerów, którzy chcą trwale usprawnić swoją produkcję i zarobić dzięki temu pieniądze. Tomasz Król i jego goście powiedzą Tobie, co i jak powinieneś zrobić, byś mógł rozwijać siebie, swój zespół i swoją firmę. Zapraszam, Ewa Król. Cześć Marku. Cześć Tomku. Dzisiaj moim gościem jest Marek Wzorek, który napisał książkę Od hierarchii do turkusu. Jak widzicie, tak samo uśmiechnięty jest jak na okładce, więc pewnie wszystko u Ciebie dobrze, Marku, tak? Tak, dobrze, dziękuję bardzo. A jak u Ciebie, Tomku? Wszystko fajnie. Ja nie jestem tak turkusowy, chociaż odkąd pamiętam, starałem się mieć taką dosyć płaską strukturę. Wszyscy byliśmy po imieniu, zawsze chciałem taki model forsować w firmie, forsować, widzisz, to też niedobre słowo, taki model firmy sobie wyobrażałem, że po prostu wszyscy ze sobą pracujemy i każdy ma jakąś rolę do wykonania, nie ma hierarchii, nie ma zależności. No i okazało się, że potem ktoś to opisał, nazywa się to modelem turkusowym, ty też o tym fajnie w książce piszesz, tylko że u mnie coś się źle podziało. Dlaczego, jak myślisz? Dlaczego niektóre firmy potrafią tak działać, a niektóre nie? No wiesz co, super, że na ten temat mówisz i że o to pytasz, ponieważ to jest rzeczywiście jedna z takich bolączek i przyznam szczerze, że mi się to nie zdarza po raz pierwszy, gdzie ludzie na ten temat mówią, nie? Że podoba im się ten model, nawet właśnie mówią, że albo tak działali wcześniej i wydawało im się, że właśnie to robią, albo czasami byli ludzie, którzy próbowali w taki sposób tworzyć organizację, ale właśnie coś tam im nie poszło. Rzeczywiście bierze się to z tego, że tak naprawdę jest to zmiana, szczególnie przy transformacji kultury organizacyjnej, jest to proces dość długotrwały i często my sami, ludzie, którzy sami to chcą tworzyć, często nie widzą całości, nie widzą całego tego obszaru. Nie? To jest tak, ja tutaj daję taką metaforę, że to jest dżem, który siedzi wewnątrz słoika, nie widzi etykiety, która jest na zewnątrz. Okay. I ciężko mu się samemu zmienić, nie? Że właśnie dlatego to jest, no, to jest cała dziedzina zarządzania, która się nazywa wiedzą na temat kultury organizacyjnej i zmiany kultury organizacyjnej. No sama zmiana zaczyna się w sumie od tego, że żeby coś zmienić, to najlepiej zaczynać od jednej osoby. A wiemy dobrze, że nawet na poziomie pojedynczej osoby to czasami jest ciężko zmienić długotrwałe nawyki, które ludzie mają, nie? Które oni nawet może odziedziczyli po rodzicach, później, wiesz, pracowali z tym przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat i ciężko im jest porzucić swoje nawyki, a co dopiero mówić o zmianie nawyków zespołów kilkuosobowych, kilkunastoosobowych, jak i całych kilkudziesięciu albo kilkuset, kilkutysięcznych organizacji. I to z tego względu czasami właśnie ludzie sobie z tym nie radzą. Natomiast no, są do tego narzędzia i metody, które pozwalają to przede wszystkim na samym początku oszacować, tak? Czyli tak jak my pracujemy z klientami, to my wchodzimy i na samym początku współpracy właśnie robimy analizę bieżącą analizę kultury organizacyjnej. No i dopiero później rozpoczynamy proces z pewnymi krokami milowymi, które są z tym związane. No i od razu na samym początku rozpoczęcia analizy tak naprawdę pytamy, po co? Po co to robimy, tak? Że nastawiamy też ludzi na to, że to nie jest proces właśnie łatwy, to się będzie związało z tym, że musimy mieć dużą potrzebę zrobienia tego, jak i też świadomość tego, że to nie jest tak, że my coś zyskamy, co się będzie okazywało, że wszyscy będą zaangażowani, będziemy równi, będziemy się dzielić zyskami, a nic z tego wszystkiego nie stracimy, nie? Tutaj musi być jasne też wiadomo, że ktoś musi na tym wszystkim stracić, przynajmniej żeby wiedzieli o tym, że coś stracą, natomiast najczęściej nawet to, co stracą, to później wypracują coś lepszego, co spowoduje, że jak już później spojrzą na to z perspektywy, to co stracili, to i tak nie było czymś
było tak w porównaniu do tego, co zyskali, to co zyskali było znacznie bardziej warte niż bardziej to, wartościowe, tak? Nie? Natomiast tutaj trzeba mieć świadomość tego, że przy takiej transformacji no to przechodzimy przez tradycyjny proces zmiany, który nawet wiesz, no jesteś ekspertem od lean management i na tym się bardzo dobrze znasz. No i wiesz, że procesy lean management, wprowadzania lean management, to są często procesy długotrwałe, które się często nie kończą, tak? Ze względu na to, że to jest też taki proces ciągłego udoskonalania. Pewnie zaraz cię też o to zapytam, żebyś powiedział, jak to z twojego doświadczenia wygląda, bo ja rzeczywiście dużo zaczerpnąłem do tej metody pracy z wprowadzania turkusów właśnie z mojego doświadczenia wdrażania lean management do organizacji. No właśnie o to cię chciałem spytać, bo o tym piszesz w książce, że ty kierując IGUS-em zauważyłeś, ktoś tam, nie wiem, czy ci podpowiedział, już nie pamiętam jak to było, ale że jakby dowiedziałeś się o tym, o takiej koncepcji, która nazywa się lean, no i zacząłeś to robić, ale doszedłeś do wniosku, że to nie jest to nie jest ten kierunek i natrafiłeś, czy też jakby wypracowałeś sobie taki model turkusowy. Możesz o tym więcej trochę opowiedzieć? Dlaczego tak się stało? Dlaczego uważałeś, że lean to nie to? Wiesz co, to jest od razu, od razu dobrze, że o tym mówisz. Mam możliwość od razu skorygować. Ja do momentu, jak nie poznałem turkusu, to ja nigdy bym nie powiedział, że wiesz, że lean tam nie działa albo że się mi nie sprawdził. Bo do momentu, jak ja nie przeczytałem pracować inaczej, to ja naprawdę byłem mocno zafascynowany lean management, lean manufacturing. Wiadomo, że u nas w IGUS-ie jeszcze trochę inaczej on funkcjonował ze względu na to, że firma była taka dość mocno turkusowa, nastawiona na samozarządzanie, mimo wszystko, że sami nawet o tym nie wiedzieliśmy, że tacy jesteśmy. Dlatego ten lean był tam dodany na zasadzie takiego, wiesz, takiego procesu, który w Niemczech był wdrażany. Myśmy, wiesz, jak ja jeszcze nie znałem turkusowych organizacji samozarządzania, że to można tak nazywać, no to myśmy właśnie wzięli konsultanta on lean management, lean manufacturing i myśmy wdrażali cały czas ten właśnie lean management, lean manufacturing, wprowadziliśmy 5S, tą metodę Kaizen i to nam się fajnie sprawdzało i ja dopiero później, jak poznałem, wiesz, te historie turkusowych organizacji wdrażania samozarządzania, to częściowo wziąłem to również to, co myśmy wypracowali w IGUS-ie z lean management i z lean manufacturing, tam takie koncepcje jak lean communication, czyli jak możemy lean zastosować w procesach komunikacji wewnętrznej, w wielu innych obszarach dość innowacyjnie to robiliśmy, no i w taki sposób właśnie dopiero wtedy, jak poznałem turkusowe organizacje i zobaczyłem, jak te procesy są wdrażane, to właśnie dopiero po tym, no zauważam też po tych firmach, które wdrożyły skutecznie samozarządzanie, no że to jest też proces inny, no i to jest taka ewolucja, tak jak napisałem w książce, że w sumie wiesz, no dzięki Lean tak naprawdę mamy to, co mamy, że możemy mówić o Scrumie, o Agile'u, o socjokracji, polakracji, bo to w dużej części czerpiemy z doświadczeń Lean Management i Lean Manufacturing. A powiedz mi, jak ty właśnie patrzysz na to, na temat właśnie porównania turkusu do lean management. Jaki masz stosunek do tego? Ja to w ogóle nie lubię takich szufladek, natomiast jeśli ludzie lubią szufladki, więc jeśli miałbym to porównać, to ja widzę bardzo dużo wspólnych punktów. Powiem ci nawet, że mam takiego znajomego informatyka, z którym kiedyś się spotkałem i on mówi, o, ty napisałeś książkę Lean Management po polsku, to powiedz mi, ten Lean to jest taki Scrum trochę, tak? Taki Agile. No to się wszystko przenika dla mnie i według mnie, ty zresztą piszesz o tym w książce, od hierarchii do turkusu, prawda? Jakby omawiasz różne podejścia. Ja nie powiedziałbym, że turkus jest idealny dla wszystkich, nie? No bo trudno sobie wyobrazić w kościele katolickim albo w jakiejśkolwiek innej instytucji, powiedzmy bardzo zhierarchizowanej, albo w wojsku, w armii, trudno mi sobie wyobrazić sytuację, kiedy wiesz, podchodzimy, zbierają się żołnierze w okopach i zastanawiają się, czy wyjść, czy nie wyjść, a w ilu, jak się ubrać i tak dalej, nie? No jakby może masz inne zdanie, chętnie go posłucham, ale wydaje mi się, że turkus nie jest dla wszystkich i odwrotnie, że są też takie firmy, które po prostu jakby nie dojrzały jeszcze do tego modelu, nie? I pytanie, czy
czy chcą dojrzeć. I czy, czym Lean się różni od Turkusu? Ja nie wiem. Ja pracując w 1997 roku, 24 lata temu, rozpocząłem moją przygodę z Leanem, można tak powiedzieć dzisiaj. I tam się zetknąłem pierwszy raz z tą kulturą. I zauważyłem, i jakby to, czego doświadczałem, to było takie bardzo turkusowe. Myśmy wszyscy mieli jedne nawet ubrania. Każdy miał taką samą niebieską koszulę, takie same niebieskie spodnie, czy był menedżerem, czy był pracownikiem produkcji. Nie było w ogóle hierarchii odczuwalnej, widocznej. Biurka też były, w zasadzie w open space pracowaliśmy, więc no, przy którym usiadłeś, tam byłeś. I naprawdę nie mogę powiedzieć z perspektywy teraz patrząc tych 20 paru lat na tamtą organizację, że to było zhierarchizowane przedsiębiorstwo produkcyjne. Wręcz uważam, że to była bardzo taka luźna struktura, która nawet myśmy mieli wiele takich, wiesz, wyjazdów integracyjnych, gdzie poznawałem kolegów w różnych okolicznościach i potem to mi ułatwiało komunikację, bo jak coś na spawalni źle zrobiliśmy i to wychodziło na montażu, no to dzwonił do mnie człowiek z mojego zespołu i mówi, słuchaj, tutaj potrzebuję twojej pomocy. Ja szedłem i się okazywało, że rozwiązujemy problem na poziomie ludzkim, komunikacyjnym, a nie systemowo. I rzeczywiście, no ja tak to odbieram. Dla mnie to są takie przenikające się koncepcje. Nie powiedziałbym, że jedno jest potrzebne do drugiego, jedno z drugiego wynika. Natomiast mieszkam w mieście, w którym są dwie firmy, o których ty wspominasz w swojej książce, Gliwice konkretnie. Mówię o Marko i mówię o firmie Boulder pewnie. Tak, Boulder, tak. Teraz chyba się inaczej nazywa, natomiast oczywiście Piotrek Majchrzak i Ania Zarudzka. No i znam ich bardzo dobrze, bo razem działamy w organizacji, która się nazywa Wolno Mi, jest to szkoła demokratyczna. Czy ty zauważasz, no bo obie te firmy, powiedzmy Marko jest firmą produkcyjną albo produkcyjno-usługową, natomiast Boulder zdecydowanie no, to jest software, czyli firmą usługową. Czy ty zauważasz takie taką prawidłowość, że firmy turkusowe to są raczej firmy usługowe albo raczej firmy oparte na takiej pracy administracyjno-biurowej, czy też może być firma turkusowa produkcyjna, taka z krwi i kości, gdzie ma maszyny, operatorów? No oczywiście, że może być. Tutaj mamy przykłady na świecie takie, które rzeczywiście w tym również na produkcji się sprawdza. Jedną z takich lepszych przykładów opisanych w literaturze jest Morningstar, jeden z takich przykładów dobrze działającej turkusowej organizacji. Z drugiej strony IGUS, w którym ja pracowałem i której w Polsce byłem też szefem, jest też dobrym przykładem. No tutaj oni sami o sobie nie mówią jako o turkusowej organizacji, ale jest tam mnóstwo praktyk, które są takie same w turkusowych organizacjach. Może też kojarzysz jedną z ciekawiej opisanych case'ów biznesowych transformacji firmy Semco przez Ricardo Zemlera. Także to też jest, wiesz, to też może, to nie jest turkus, no to były lata 80. jeszcze też znowu nikt nie nazywał tego, natomiast tam jest dużo właśnie tych praktyk, które dały podwaliny pod to, żebyśmy później tworzyli turkusowe organizacje, na przykład firma IGUS i prezes obecny firmy w Niemczech, on w dużej części się inspirował przykładami Semco. Ricardo Zemler też wykładał na różnych uczelniach, Morningstar też promuje. To jednym z takich case'ów, których ja mówię o tym na swoich webinarach, ja prowadzę w każdy ostatni wtorek miesiąca turkusowe webinary. Jeden z lepszych case'ów turkusowej firmy i wdrażania samozarządzania jest do firmy Haier, stricte produkcyjnej, największego producenta sprzętu AGD na świecie. I oni mają jeszcze inny model, jak my tutaj, my akurat korzystamy z takich praktyk holakracji, socjokracji, to kolejny model, który jest no, rewelacyjnie sprawdzony przez to, że to jest kilkunastotysięczna organizacja globalna, no to jest taki model, jaki oni mają, Renden HI. Na ten temat też miałem turkusowy webinar, mówiłem na jakiej zasadzie to wygląda, jesteśmy zresztą z nimi w kontakcie. No i tutaj rzeczywiście mówimy o trochę
Jeśli byśmy mogli wrócić do tego, o czym mówiłeś, jakie są różnice pomiędzy Lean, a pomiędzy turkusowymi organizacjami, to mówimy o tym, że tutaj mamy w Lean, nie zawsze ludzie wiedzą, jakie są bieżące choćby nawet wyniki finansowe, jaki jest przychód, jakie są zyski. Mają też bardzo małą wiedzę na temat finansów, przychodów, zysku, natomiast często przy turkusowych organizacjach, przynajmniej tak my mamy w EcoCoach, to mamy praktycznie otwarty temat finansów. Wszyscy wiedzą, kto ile zarabia, wszyscy wiedzą, jakie są przychody, jakie są zyski, no i to daje też efekt takiego współtworzenia, tak, że jeśli jest dobrze, to wtedy możemy się dzielić nawzajem zyskiem, możemy sobie inwestować w jakieś rzeczy wspólnie dla korzyści całego zespołu. W momencie, gdy się okazuje, że nie ma pieniędzy, no to musimy zacisnąć pasa i wtedy wszyscy zaciskamy pasa, no i to też tworzy taką kulturę, w której wszyscy jesteśmy przedsiębiorcami. Taką otwartość, nie? Taką otwartość, zaangażowanie. No a przy okazji przy wielu praktykach i wielu narzędziach, które są do tego dodawane, no to mamy właśnie z jednej strony dużą efektywność, jak i też współtworzenie tego, podejmowanie decyzji, narzędzia, jak podejmować najszybciej decyzje po to, żeby spotkania nie były przegadywane, żeby każdy się musiał tam, wiesz, wypowiedzieć, żeby później jak mamy tam teoretycznie, że jesteśmy, wiesz, mamy jakąś decyzję, w którym wszyscy jesteśmy równi, żeby to nie były przegadywane spotkania. Także do tego są pewne narzędzia, ale też od razu skoryguję to, co powiedziałeś. To nie jest tak w turkusie, że tutaj nikt nie wie, co się dzieje, że jest chaos, że wszyscy idą na front i tam, tak. I tam na przykład, że wiesz, że w jakichś tam organizacjach takich jak wojsko albo innych, że to wtedy po prostu jest chaos, to też turkusowe organizacje mają swoje zasady i to nawet to jest jedna z rzeczy, która jest kluczowa, że to są jasne często zasady, jasne zakresy ról, jasne sposoby podejmowania decyzji i to też tworzy tak naprawdę tą turkusową organizację. No tak, ale chyba się zgodzisz ze mną, że jasne sposoby podejmowania decyzji też są, czy w wojsku są bardzo jasne, nie? Czyli jednak jest tam hierarchia, więc ty nawet zatytułowałeś książkę Od hierarchii do turkusu, więc rozumiem, że hierarchia wyklucza turkus i turkus wyklucza hierarchię, czy nie? No wiesz co, to co ja w książce, ten tytuł, on przede wszystkim miał powiedzieć o tym, że odchodzimy od hierarchii człowieka nad człowiekiem. Tak? No okej. Okay. I to jest taka różnica, która rzeczywiście różni dość mocno inne organizacje w stosunku do organizacji turkusowych, bo rzeczywiście w turkusowych organizacjach nie mówimy o hierarchii człowieka nad człowiekiem, czyli że wiesz, tutaj jest prezes, który jest wyżej też w strukturze organizacyjnej, on podejmuje ważniejsze decyzje, później są inni, którzy są poniżej, oni już mają, wiesz, mniejsze pensje, mniej podejmują decyzji i tak dalej, i tak dalej. Mniejsze samochody. No, mniejsze samochody, dokładnie. Natomiast my w turkusowych organizacjach również pojawia się oczywiście też hierarchia, ponieważ choćby nawet na przykładzie struktury organizacyjnej, którą mogę Ci pokazać w naszym systemie, który używamy, to mamy pewną hierarchię, mówimy też o hierarchii celów, tak? Czyli pewne cele są ważniejsze, pewne cele są mniej ważne, pewne cele są tak jakby odgórne dla całej organizacji, następnie cele są mniejsze, które są wewnątrz organizacji, które też wynikają ze strategii biznesowej, tak, że to też jest powiązane z tym, ale odchodzimy od hierarchii człowieka nad człowiekiem i do tego się odnosi przede wszystkim tytuł, nie? Że... No tak, na rzecz hierarchii celów, tak? Natomiast... Tak, hierarchii celów, hierarchii kompetencji tak samo, tak? Bo mówimy tutaj o hierarchii kompetencji ze względu na to, że wiesz, no różni ludzie mają różne kompetencje, no i wiadomo, że my też, wiesz, nie wrzucamy człowieka, który nie umie pływać na głęboką wodę i mówimy, okej, wszystko jest równe, to ty też musisz pływać, bo inni pływają tak samo, nie? Natomiast w momencie, gdy on nie ma kompetencji, to najpierw go trzeba doprowadzić do danego poziomu, żeby on potrafił tak samo pływać jak inni, no i wtedy dopiero może występować, wiesz, w
drużynie pływackiej, nie wiem, tam dążącej o, zabiegającej o jakieś mistrzostwo w jakiejś dziedzinie. Nie? A przynajmniej w sztafecie, nie? Jako jeden z właśnie pływaków. Ale powiedz mi, Marek, bo mówisz tutaj, użyłeś kilka razy słowa, że ludzie są równi, nie? Równi, równiejsi. Czy naprawdę my jesteśmy równi? No bo choćby różnimy się wzrostem, nie wiem, wagą, umiejętnościami, wieloma różnymi rzeczami, czy wyglądem fizycznym. Więc czy naprawdę ludzie są równi? No jesteśmy różni, jesteśmy różni na pewno, tak, i każdy z nas jest różny, natomiast tutaj chodzi o tą, wiesz, równość w postaci tego, czy są ludzie lepsi jedni od drugich, nie? No i mamy taką sytuację, że okej, na pewno od strony tego, jakbyśmy weszli w kwestie etyczne i mówili, okej, ten jest, ma więcej złych uczynków na swoim koncie i jest gorszy, tamten ma więcej lepszych uczynków, jest lepszy, pewnie tutaj, wiesz, moglibyśmy też wejść w tą dyskusję i pewnie to by była też prawda, natomiast często w organizacjach to nie jest na takiej zasadzie, ktoś jest lepszy, ktoś jest gorszy i on ma różne ten, wiesz, zakresy obowiązków i zakresy pensji, tylko jest na zasadzie hierarchii takiej, że ci u górze są lepsi, ci, którzy... Z definicji jakby, tak? Są lepsi. Tak, z definicji, a... Ponieważ jestem prezesem, to jestem mądrzejszy. A niekoniecznie, bo wiesz, ja tutaj też nie mam... Ja sam byłem przez wiele lat dyrektorem ekonomicznym, najpierw dyrektorem zarządzającym, prezesem zarządu. Ja wiem, jak mnóstwo jest po prostu bardzo dobrych ludzi na tych stanowiskach. Tak? Mi nie chodzi o to. W sumie to, co pisałem również w książce, to jest też powiązane z tym, że często dochodzenie i władza, którą ludzie mają, to rozbudowywuje ego ludzkie i powoduje, że ludzie, mając władzę, chcą tej władzy coraz więcej i to jest jedna z bolączek, które powoduje do upadku w organizacji, do tego, że organizacje, wiesz, jedni przestają słuchać jedni drugich i to powoduje tak naprawdę do upadku firm. I w momencie, gdy, i to się dzieje na poziomie turkusowych organizacji, my to pomagamy ludziom realizować, że ludzie zaczynają zauważać, co to jest tak naprawdę ego, i zaczynają lepiej tym zarządzać, bo ego w wielu przypadkach może spowodować, że ludzie się zaczynają kłócić ze sobą, że ludzie zaczynają, wiesz, ignorować, zaczyna im tak, wiesz, bąbelki trafiać do głowy, tak, i zaczynają nadużywać tej władzy, zamiast być pokornym i zamiast właśnie się komunikować dobrze i dbać o dobro organizacji, bo to jest też taki element, który wyróżnia turkusowe organizacje, że to są takie organizacje, w którym wszyscy ludzie, im zależy na tym, żeby dla tej organizacji było dobrze, a nie często tak jak jest w tradycyjnych organizacjach, że to albo temu na górze chce, żeby było dobrze, a często dół mu, wiesz, blokuje, bo ze sobą walczą, albo z drugiej strony ludzie na dole są zaangażowani i chcą dobrze dla tej organizacji, a często góra zlewa, bo wiesz, mają tam kilka różnych biznesów i tam czasami, wiesz, machają ręką na tą organizację, bo mają cztery inne źródła dochodów, a nie wiedzą, że na samym dole są ludzie, którzy w tej organizacji potrzebują, wiesz, spłacać kredyty, potrzebują utrzymywać swoje rodziny, dawać dzieciom na wakacje albo na książki. No i to jest taka, wiesz, taka niesprawiedliwość i nierówność w organizacjach, to jest też to, co ja, z czym ja walczę i co próbuję tymi turkusowymi organizacjami zmieniać. No nie wiem, czy ty to zauważasz ze swojego doświadczenia, pracując... Tak, no właśnie bardzo często zauważam, że jest dokładnie tak, jak mówisz, że teraz jest duża rozbieżność w oczekiwaniach. No i ja w ogóle uważam, że rzeczywiście nie jesteśmy równi i to nie, znaczy na poziomie choćby fizycznym nie jesteśmy równi, mamy różne potrzeby, natomiast to, żebyśmy, widziałem taki fajny rysunek, próbuję go jakby sobie teraz zwizualizować, żeby go jak najszybciej, jak najprościej opisać. Na poziomie gruntu stoi pięciu chłopców, czy trzech chłopców, którzy patrzą przez płot, natomiast płot jest odpowiedniej wysokości, jeden patrzy, jeden widzi, drugi nie widzi i tak dalej. Natomiast i to jest ta niby równość, że każdemu dajemy porówno i to kompletnie się nie sprawdza. Każdemu należy dać tyle, żeby miał tak zrównane szanse,
No właśnie, dokładnie, dokładnie. Jakby drugi rysunek polega na tym, że jeden chłopczyk ma podniesione jakieś tam krzesełko, na którym stoi, drugi się trochę obniżył i wszyscy... Kojarzę tak. Rzeczywiście to zdjęcie i to właśnie... Już w komentarzu postaram się wrzucić to spoko, do tego wideo. Spoko, no właśnie, także mówić, że tak samo ty się z tym spotykasz i chyba spotykasz się też z takimi właśnie problemami to, że góra chce czegoś innego niż dół, no jest tam walka pomiędzy albo właśnie górą i dołem, albo czasami pomiędzy silosami, bo to się też zdarza w momencie, gdy wchodzimy do firm i tutaj jest, wiesz, działa w jednym tak zwanym silosie, czyli dziale działa wszystko dobrze, a z drugiej strony boją się, ponieważ drugi człowiek, który zarządza drugim silosem, drugim działem, niekoniecznie chce, żeby nastąpiła transfer wiedzy, tak. Żeby ludzie ze sobą... To są rozbieżne cele często nawet. Ja powiem ci nawet o takiej sytuacji, kiedy podczas przeglądu w jednej z firm, nawet pracowaliśmy chyba nad jakimś tam zagadnieniem, już nie pamiętam, i przy okazji zauważyliśmy, że jest możliwość zaoszczędzenia 1,5 miliona złotych w jakimś tam obszarze zakupów. Aha. No i podpowiedziałem, że jest taka możliwość. Rzeczywiście wszyscy byli porażeni tą obserwacją. Aha. Natomiast szefowa działu zakupów powiedziała, no wie pan co, no ale bo pan by chciał za to success fee, żebyśmy się podzielili tą oszczędnością, natomiast my nie możemy się podzielić, bo my musielibyśmy panu za to zapłacić, a ta oszczędność byłaby widoczna w naszej centrali gdzieś tam w Europie. I no właśnie, więc tu pokazujemy ten silos, może nawet nie odniesiony do jednej organizacji, do jednego biura, gdzie między biurkami te silosy powstają, tylko do globalnej firmy, która no, nie staje się turkusowa. Jak sobie z tym poradzić? Jeśli firma twoja jest na tyle duża, albo urośnie do tak dużej, albo w czasach pandemii mamy jeszcze inny aspekt, mianowicie pracę online, czyli nie widzisz tych ludzi codziennie siedzących przy 30 biurkach, tylko patrzysz w 30 twarzy na monitorze. Jak spowodować, żeby ci ludzie czuli się tak samo częścią organizacji, tej samej organizacji, żeby mieli ten sam cel, żeby widzieli ten sam cel i żeby pracowali na jeden wynik. Mm-hmm. No właśnie, dobrze, że o to pytasz, ponieważ tych narzędzi też jest dużo i możliwości. Mm-hmm. Tutaj my czerpiemy i tutaj wydaje mi się, że nastąpiła dość duża zmiana, że też turkusowe organizacje korzystają też z zupełnie innych narzędzi, które się pojawiają w postaci coachingu zespołowego, wiedzy, która jest na poziomie właśnie budowania społeczności, ponieważ tutaj jednym z tych takich badań, które dobrze pokazało, jak my funkcjonujemy w dużych organizacjach, to jest ten eksperyment Miltona Milgrama, który pokazał, że rola autorytetu i rola oddzielenia jednego człowieka od drugiego powoduje to, że my zaczynamy drugiego człowieka przestawać traktować jako żyjącą istotę ludzką. Że jak widzimy, bo eksperyment Stanleya Milgrama powstał po II wojnie światowej. On chciał zrozumieć, to był amerykański badacz właśnie relacji społecznych, i on chciał zrozumieć, jak mogło powstać Holokaust w Niemczech. Chciał pojechać do Niemiec i zbadać Niemców, dlaczego oni zrobili taką tragiczną rzecz dla całości ludzkości. I zaprojektował ten eksperyment w Stanach Zjednoczonych i właśnie tam człowiek w fartuchu nakazuje praktycznie przechodniowi, czyli człowiekowi, który się zgodził wziąć udział w eksperymencie, zadawać ból i prądem go pobudzać nawet do śmierci. Tak? Oni byli tak poinstruowani, że nawet jeśli on nie będzie słuchał, człowiek w fartuchu mu mówi, zwiększ moc rażenia prądem, i oni byli w stanie to robić ze względu na to, żeby taka była moc autorytetu. Dla dobra badania, dla dobra nauki musisz to zrobić, tak? I wielu ludzi rzeczywiście to robiło. Natomiast ten eksperyment został podzielony w taki sposób, że inaczej funkcjonował w momencie, gdy ludzie, inne wyniki były w momencie, gdy ludzie byli face to face, czyli jeden widział drugiego, wtedy znacznie więcej musiało, w momencie, gdy słyszeli krzyki człowieka, który był urażony prądem, i mówił, nie, ja nie jestem w stanie tego zrobić temu człowiekowi, i rezygnowali z badania i wtedy te współczynnik był znacznie mniejszy. Natomiast w momencie, gdy ludzie byli oddaleni od siebie,
no to doprowadzali do tego, że często jeśli tego człowieka on nie widział, miał wykonać zadanie, które dostał od szefa, no to wtedy często dochodzili do maksimum, czyli praktycznie razili tego człowieka prądem. Czyli to człowieczeństwo, jak gdyby oddzielali od postaci, tak? Dokładnie, dokładnie. No i tutaj na przykład wiele turkusowych organizacji z tego czerpie. Jest firma GOR, właśnie też dobry przykład turkusowej organizacji, która na przykład wprowadziła zasadę, to jest ta, która Goretex produkuje ten materiał, to jest właśnie przykład dobry też samozarządzania. Oni podjęli decyzję, że maksymalnie 150, jeśli ma być fabryka, to w tej fabryce ma być maksymalnie 150 osób, ponieważ jeśli ta fabryka będzie większa, to oni zauważyli, że po prostu zaczynają tracić relacje pomiędzy sobą, zaczynają przestawać być fajną, rodzinną firmą, w której się im dobrze pracuje i mają rewelacyjną atmosferę. No i w taki sposób ta organizacja, ona chyba mając 7 tysięcy pracowników na całym świecie, fabryki również porozsiewane w różnych częściach, ale ciągle zachowali właśnie te rodzinność taką, tak? Rodzinność i samozarządzanie, te sieć, taką sieciowy sposób współpracy i niezależność taką hierarchiczną, która jest standardowo. I tych narzędzi jest znacznie więcej. No, a z Twojej obserwacji, Marku, to te 150 osób to jest naprawdę taka graniczna liczba, która powoduje, że powyżej stajesz się już taką bezosobową organizacją? Wiesz co, to może niekoniecznie jest takie jedno narzędzie, tak? Ja tylko dałem, że to jest jeden przykład. Na przykład duże organizacje w momencie, gdy się je dzieli na 10-12 osobowe zespoły, tak? Czyli tutaj mamy drugi przykład turkusowej organizacji, firma Burzorg, 14 tysięcy pielęgniarek, ale podzielone w 850 samozarządzających się zespołów, tak? I w momencie, gdy mamy takie zespoły, to wyobraź sobie, że już nam łatwiej jest właśnie, oni się dość, że mają systemy i standardy pracy mają takie same, działają na zasadzie 12-osobowych zespołów, no i w taki sposób jest cała organizacja zrobiona, no i tak jakby tych narzędzi jest znacznie więcej, które pomaga na różne sposoby się zarządzać. Tutaj na przykład myśmy w Igusie mieli układ solarny, który każdy oddział miał swój własny układ solarny, no i ja od 7-osobowego zespołu wraz z zespołem rozwinąłem go do 100-osobowego i myśmy cały czas mieli taką atmosferę, wiesz, właśnie takiego znania się razem, utworzenia, no i to też się sprawdza dla całej kilkutysięcznej organizacji, mimo wszystko, że jest rozdzielona, wiesz, w Niemczech była fabryka, która miała kilka tysięcy osób, ale znowu oni byli podzieleni na takie mikrozespoły, w tych mikrozespołach oni, wiesz, czasami ze sobą zespoły współpracowały, ale tak zdrowo rywalizowały dla dobra klientów, jak i dla dobra organizacji. Okej. Okay. Rzeczywiście piszesz o tym w książce. Kto nie czytał, to niech żałuje, albo niech to jak najszybciej nadrobi. Ale jeszcze jedną rzecz chciałem tutaj poruszyć. Ty wspomniałeś o takiej inicjatywie Eco Coach, bo tak się nazywa twoja firma, to jest jakby to, czym się teraz zajmujesz. Czym to się różni od coachingu i z czego jest, od takiego klasycznego coachingu i z czego to eko? Czy to jest ekonomia, czy to jest ekologia? Powiedz o tym coś więcej. Super, dziękuję bardzo, że o to pytasz, ponieważ to też jest temat, który czasami dostaje pytania a propos tego. Rzeczywiście to eko w nazwie bardziej się nawet wzięło, może nawet nie z ekologii albo ekonomii, chociaż ekologia jest dla mnie rzeczywiście istotnym aspektem i taka świadomość, że jesteśmy połączeni z ziemią, tak, i warto o nią zadbać. Natomiast bardziej to eko się wiąże z ekosystemem, które tworzymy, i świadomością również w procesach zmiany, zarówno transformacji organizacji, jak i transformacji, którą ludzie przechodzą, że ekosystem ma również znaczenie, tak, że my nie zmienimy za wiele, jeśli na przykład ja pracuję z klientem i pracuję nad jego jakimiś, wiesz, nowymi nawykami, nad jego celem, a jego całe otoczenie, czyli ten ekosystem, w którym on funkcjonuje,
się nie zmienia razem z nim. Okay. I że to jest też taka wiedza, którą mamy na poziomie właśnie systemów i na temat teorii systemów, że my często funkcjonujemy ze sobą na zasadzie tak, jak funkcjonują zębatki maszyny. Nie? Że jesteśmy. No dobra, czyli eko już. Że jeden mały system zmienia kolejnego, czyli ja uświadamiam klientów i też organizacje, z którymi pracujemy, że zmiana na ich poziomie, ona się później przekłada na to, że ci ludzie, którzy pracują wewnątrz organizacji, oni też się częściowo zmienią, oni zmienią się również w rodzinach, później te rodziny się zmienią, no i to jest cały powiązany system. I odpowiem jeszcze jedno a propos tego, tej nazwy, że to jest też powiązane z od ego do eko, nie? Czyli to, co w książce też napisałem, że też to, co my chcemy tworzyć w Eco Coach, to jest też odchodzić od takiego egoistycznego świata, do którego częściowo jesteśmy przyzwyczajeni, do właśnie takiego, w którym tworzymy te ekosystemy, które są lepszymi ekosystemami, które biorą pod uwagę ekosystem ziemi, ekosystem przyrody, ekosystemy szkoły, edukacji i wielu innych. Także to też o to chodzi. Bo między ego a eko to jest różnica, jak dużymi literami napiszesz, to tylko ta pałeczka jakby musisz urwać. Tak. Dobra, no to eko wyjaśniłeś, a ten coach, powiedz jeszcze, co to znaczy, kim jest taki eco coach, ponieważ ostatnio obserwuję, od wielu lat już zresztą, że przez nawał różnych i popularność różnych kierunków coachingowych, coaching w biznesie i tak dalej, ja nawet miałem koleżankę, która miała 25 lat, jeszcze nie skończyła studiów magisterskich, była w trakcie i już zrobiła sobie dodatkowe studia z coachingu i chciała być coachem, więc mi się to jakby kłóciło, nic do niej nie mam, ale wydaje mi się, że jednak trochę musisz przeżyć, żeby innych coachować. No i teraz ten coaching często się kojarzy z coachingiem, czyli takim siedzeniem na kanapie, nie wiem, i płaceniem za nie wiem co. Tak zauważyłem, wielu menedżerów, jak słyszy coach, to od razu się, wiesz, porusza niebezpiecznie. Powiedz mi, co robi Eco Coach? Okej, no to może też a propos tego rzeczywiście coacha, bo coaching jest rzeczywiście jedną z naszych usług, czyli takimi naszymi głównymi usługami w Eco Coach, to jest właśnie pomaganie firmom transformować się do turkusowych organizacji, wdrażać samozarządzanie, właśnie transformować kultury organizacyjne, no i właśnie mamy zespół coachów biznesowych, executive coachów, z którymi pracujemy z liderami, prezesami, dyrektorami i pomagamy ich we własnej zmianie, jak i w zmianie organizacji. No i tutaj poruszyłeś rzeczywiście ciekawy temat, ponieważ w Polsce mamy dość taką nietypową sytuację, że ten coaching jest popularnym hasłem, który, wiesz, wielu ludzi czasami mówi, czasami nadużywa, czasami nawet nie wiedzą o co to jest, czasami nigdy nie mieli procesu coachingowego. Natomiast jakaś opinia na ten temat jest. Natomiast żeby to też powiedzieć, jaki jest, wiesz, jaka jest sytuacja rynku, no to jest sama usługa coachingu, ona jest stosunkowo nową usługą. Jak sobie przypomnisz lata 90., jak to wyglądało, to wiesz, wtedy jak się granice otworzyły, praktycznie każdy był przedsiębiorcą. Wielu ludzi gdzieś tam ze swoimi leżakami wyległo na chodniki, zaczęli sprzedawać cokolwiek, co im tam wpadło do głowy. No i po kilku latach ten rynek to zweryfikował i rzeczywiście niektórzy ludzie z tego zrobili duże biznesy, inni różnie, różna była jakość tych usług, nie? To leżaki też były różnej jakości. I szczęki. Dokładnie, wiesz, to samo mamy w tym momencie z coachingiem, gdzie to jest od kilku lat rzeczywiście ta usługa, dużo o niej się słyszy i mamy ten moment takiego, wiesz, ten takiego leżaku w lat 90., gdzie wielu ludzi, właśnie też może twoja koleżanka, o której wspominasz, może nie wiem, bo to ja też nie uważam, że tylko jest wiek, który jest potrzebny do tego, żeby być dobrym coachem. No to mamy taką sytuację, że jest rzeczywiście no w wielu miejscach można mówić o tym, że jest ten zawód, gdzieś tam dużo się na ten temat mówi, no ale to też jest, wiesz, to też jest pewna,
jeśli się dość dużo na ten temat mówi, to zawsze jest, są na ten temat kontrowersje. Natomiast co ja powiem na temat tego zawodu i skąd się może on wziął, tak? Jaka jest historia? Bo jest to stosunkowo nowy zawód i przez to wiesz, no lean management, lean manufacturing ma znacznie dłuższą historię niż coaching. Nie? To jak sobie byś wrócił pewnie z 60 lat do tyłu, to może wtedy ten, wiesz, no może z lean management jest jeszcze inne, bo tam ktoś dba o to, żeby ten były pewne standardy zachowywane i tak dalej, tak? Są pewne instytucje, które też dbają o to. Tutaj przy coachingu mamy dokładnie takie same instytucje, natomiast te nurty coachingu się tak samo rozeszły, nie? Natomiast mówiąc o historii, to zaczęło się od tego, że generalnie to też mamy takie trzy filary, które tworzą to, co w tym momencie nazywamy coachingiem, czyli coaching powstał dzięki tak naprawdę sportowi, nie? I to jest jeden obszar, z którego tak naprawdę też zyskujemy nazwę dla tej dziedziny, którą też nie tłumaczymy najczęściej, ponieważ coaching po angielsku to jest po prostu bycie coachem sportowym. Tak. No i to jest jedna z głównych nóg i jeden z głównych filarów, czyli taka praca, w którym zaczynamy pracować z kimś, ktoś czegoś nie wie, nie ma kompetencji, nie jest, wiesz, mistrzem świata, bierzemy go na samym początku jako niedoświadczonego, często młodego zawodnika i poprzez stawianie sobie celów, poprzez regularną pracę zaczynamy tworzyć, trener wspólnie z nim i z jego wytrwałością zaczyna tworzyć z niego mistrza świata, mistrza olimpijskiego, zdobywać cały czas. Albo przynajmniej gracza zespołowego, nie? Albo gracza zespołowego, jak i też później właśnie trenerzy sportów zespołowych, tak? Czyli to jest jeden z filarów. Drugi filar jest na pewno psychologia pozytywna, tak? I tutaj jest jeden obszar, który właśnie pojawia się w turkusowych organizacjach, a który jest częściowo zapomniany na poziomie lean managementu, tak? I lean manufacturing. I tutaj to jest drugi filar. No i trzeci filar to są ludzie, którzy często z biznesu, czyli tak jak ja, tak? Czyli po fajnej karierze w biznesie i osiąganiu wielu rzeczy w pewnym momencie chcą tą sukcesem i szczęściem i narzędziami się dzielić też z innymi, tak? No i dlatego w coachingu się składają właśnie takie te trzy elementy z tych obszarów, a tak naprawdę jest to narzędzie, które się rozwinęło przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, właśnie pracując z prezesami, z dyrektorami największych organizacji. I to jest cały czas narzędzie i proces, który cały czas jest praktycznie stosowany w dużych organizacjach, w dużych korporacjach. Wiesz, takie historie jak firmy Google, gdzie tak naprawdę firmy Google by nie było, jeśli w pewnym momencie właśnie, wiesz, Larry Page i Sergey Brin by nie potrzebowali pieniędzy i trafili do inwestorów. Inwestorzy powiedzieli: OK, damy wam te pieniądze, ale ze względu na to, że wy nie macie doświadczenia biznesowego, damy wam Billa Campbella jako waszego coacha. W taki sposób Bill Campbell zaczął pracować z nimi jako coach i później pracował również z kolejnymi prezesami Google'a. No i w taki sposób coaching jest zintegrowany, praktycznie to jest stałe narzędzie pracy wszystkich ludzi w Google'u, no i w taki sposób praktycznie wszystkie startupy, jak i cały system taki startupowy, który ma albo zagwarantowanych coachów, albo mentorów, których pomaga tym młodym chłopakom, którzy chcą zrobić swój biznes, po prostu tworzyć. Dlatego tutaj wiesz, może z twojego środowiska takich firm przemysłowych, może to nie jest tak bardzo narzędzie popularne, natomiast w tej branży IT, w cała Dolina Krzemowa, startupy tak naprawdę tam nie ma firmy, która by nie pracowała z coachem, ze względu na to, że proces jest po prostu sprawdzony, tak? W momencie, gdy się wiesz, w momencie, gdy popatrzysz na to, że największe gwiazdy, prezydenci Stanów Zjednoczonych się również coachowali, dzięki temu są tam, gdzie są i te organizacje są tam, gdzie są, tak jak Google, tak jak Steve Jobs i Apple, on też regularnie korzystał z usług coacha, no to tak naprawdę w momencie,
momencie, gdy mamy proces sprawdzony, no to tak naprawdę też jesteśmy w stanie realizować rezultaty. Tutaj wiesz, na temat coachingu prowadziłem teraz w ten weekend zajęcia na studiach MBA dla młodych menadżerów 1,5 dnia na temat coachingu, także mógłbym mówić naprawdę dużo. Także... Dobra, czyli wiemy już, co to jest coaching, wyjaśniłeś to bardzo fajnie na przykładzie od sportu do polityki, czy takiej powiedzmy, nie chcę powiedzieć do bycia celebrytą, ale do takiej samoświadomości chyba, nie? Tak, dokładnie. To jest coach. Proces eko wyjaśniliśmy, a co robi eko coach? Czyli on jakby coachuje, jak znaleźć się, jak przejść od ego, czyli od myślenia o sobie do eko, czyli do tego, co cię otacza? No wiesz co, też niekoniecznie. Takimi naszymi głównymi usługami to jest business coaching, executive coaching, czyli tak naprawdę pracujemy z liderami nad ich problemami biznesowymi, tak? Czyli my pracujemy narzędziami coachingowymi, ale coachingu biznesowego, bo tutaj to, co powiedziałem a propos coachingu, to dotyczyło samego coachingu, natomiast my, to co my robimy, to robimy coaching biznesowy. Z tego, co my słyszymy, to robimy najlepiej w Polsce coaching biznesowy i executive coaching, czyli procesy rozwoju dla liderów organizacji, dla prezesów, dyrektorów, gdzie często, wiesz, zaczynamy z takimi problemami i wyzwaniami jak, zespół się nie angażuje, albo przychodzimy przez ciężki moment kryzysu. Albo nie wiem, o co mi chodzi, nie? Albo tak, albo czasami mam wyzwanie jakieś tam i potrzebuję wsparcia. Czasami to jest potrzeba rozwoju poziomu przywództwa. Czasami to jest też potrzeby, wiesz, takie stricte biznesowe, przychodu, zysku, wdrożenia strategii. Także to są takie usługi, które oferujemy. No i wtedy my też przy tym naszych procesach coachingu biznesowego, executive coachingu, to też dodajemy do tego narzędzia biznesowe. No i to też jest cały proces, który mamy zaprojektowany, który zaczyna się od analizy procesu zmiany. Często pracujemy nad success fee klienta, także to też pracujemy z tymi narzędziami coachingowymi, ale proces jest stricte taki biznesowy. Fajnie to wyjaśniłeś, dzięki, bo ja nie pamiętam, chyba w książce nie jest to tak jasno wyjaśnione. Tak, no także wtedy ja pisałem to jeszcze będąc w Igusie, w sumie bardziej tą książkę pisałem po to, żeby gdzieś tam przybliżyć ludziom wiedzę na temat turkusowych organizacji, niż żeby rzeczywiście mówić tak dużo na temat coachingu, natomiast przy tym też to, co ty powiedziałeś, to też jest jedna z misji, którą mamy, czyli żeby podnieść jakość coachingu w Polsce, tak, żeby z tego... Żeby z coachingu stał się coachingiem takim. Tak, dokładnie, żeby z tego, wiesz, z tych leżaków, które tam tak jak w latach 90. były i ludzie to robią, gdzie jest dużo właśnie, ja też się, wiesz, spotykam z tym, często trafiają do mnie klienci, którzy spróbowali kiedyś coachingu i albo spróbowali i on był dobry i wtedy trafiają do nas i widzą, że on może być nawet jeszcze lepszy. Kontynuować. Oczywiście mieli jakąś, wiesz, spróbowali, tam za bardzo nie byli zadowoleni z tego, jak ten coach pracował i z tych efektów, które za tym wszystkim byli, no i zaczynają z nami pracować, widzą przede wszystkim efekty biznesowe, które no w tym naszym przypadku to potrafią wzrastać nawet w logarytmiczny sposób, ze względu na to, że no to, co coache też zyskują dzięki i my tak samo z naszymi procesami, dzięki narzędziom, no to mamy wiele narzędzi, które nawet czasami, wiesz, zmieniamy coś, pomagamy w zmianie na poziomie podświadomości człowieka i ta zmiana przez to, to są często takie dość ciekawe i pozytywne transformacje, które ludzie... No mogę też się przede wszystkim przekonało do tego, że ja wszedłem w ten zawód i jestem coachem, to jest to, że w pewnym momencie podczas jednej sesji coachingowej ja trafiłem do, znaczy ja byłem, wiesz, na studiach podyplomowych coaching organizacji i w ramach tych studiów miałem jedną sesję z coachem, tak, taką już indywidualną. No i rzeczywiście trafiłem do sesji na niego, no i tak pomyślałem, co ja tam mogę podczas tej sesji zrobić. Pomyślałem o takim blokadzie, którą wtedy czułem a propos przemawiania publicznego. Nie? Ja wtedy byłem znacznie, wiesz, w ogóle obawiałem się wystąpień publicznych, nie chciałem tego robić, no i poruszyłem ten temat i później on zastosował jedno narzędzie, właśnie gdzieś tam sięgające do podświadomości. Mi się wydawało,
wydawało, że taka sesja w sumie, no coś tam się zdarzyło, ale nie wiem co tak naprawdę. Natomiast później widziałem tego, po jakimś czasie widziałem efekty, nie? Że zapisałem się do klubu Toastmasters, coraz więcej w Igu się zacząłem występować publicznie, później zacząłem występować jako prelegent. No i to był taki mój efekt, że okej, wiesz, ja jestem też inżynierem, pewnie tak jak ty, czyli takim lewopółkulowcem skupiającym się na fizyka, matematyka, wiesz, logika, wszystkie rzeczy, które można przemyśleć, a tutaj dzięki temu to my też uruchamiamy tą prawą półkulę, taką bardziej, wiesz, bardziej czującą intuicję, którą uruchamiamy u ludzi, no i to się rzeczywiście u mnie też zdarzyło, no i ja sam jestem i wielu moich kolegów, którzy też są z takim samym backgroundem, wiesz, Artur Śmiły, który jest u mnie w zespole, gdzie jest też inżynierem, wiesz, twardo stąpającym po ziemi, a po tym jak poznał coaching, powiedział, kurczę, to jest rzeczywiście to i dlatego zmienił zawód i też jest teraz coachem biznesowym i razem pomaga zmieniać, wiesz, transformować organizacje i liderów tak samo. Także. Ciekawe, to jest niesamowicie interesujące. Ja muszę tu jednak pełnić taką rolę strażnika czasu, bo przecież moglibyśmy o tym gadać i gadać, i gadać, i gadać pewnie długo. Bardzo trudno mi się z tobą rozmawia, Marku, ponieważ ja mam takie same poglądy, a tutaj trochę próbuję zadawać ci pytania takie, które mogą być dla nieprzekonanych widzów z drugiej strony może zasadne, nie? Czyli też wierzę w turkus, wierzę w to, że ludzie powinni sobie ufać, a nie walczyć ze sobą, że powinno nie być granic i tak dalej. I tak na koniec zapytam ciebie o jedną rzecz, jakbyś mógł tak króciutko odpowiedzieć. Chodzi o cytat, który wrzuciłeś ostatnio do mediów społecznościowych, mianowicie on brzmi tak. Nie myśl, że życie powinno być łatwiejsze, myśl jak stać się lepszym. To powiedział Jim Rohn. Jak stać się lepszym? Wow, ciężkie pytanie, bo ta droga nie jest łatwa, natomiast może się... Ale jakbyś miał taką, nie wiem, ktoś chciał przeoszczędzić i żeby to eko, to była ekonomia i powiedział, słuchaj, ja nie mam pieniędzy na twoją poradę, nie mam czasu, powiedz mi tak w trzech punktach, jak ja mam stać się lepszym, co mam, ja, może mi to zajmie, nie wiem, 10 lat nawet, ale powiedz mi takie trzy rzeczy, które powinienem zrobić. Aha, okej. Wiesz co, no to dla mnie to, co widzę zarówno po sobie, jak i po ludziach, których znam dobrze, to jest takie rozwijanie w sobie miłości. Pewnie jeśli miałbym dać jakąś, wiesz, jedną radę komuś, jak stać się lepszym, to jest rozwijanie w sobie miłości, czyli takiego szacunku przede wszystkim dla drugiej osoby, zrozumienia drugiej osoby, wejście w jej buty i nie czynienia źle dla drugiego, tylko czynienia dobra, no to by była taka pierwsza rzecz, którą bym powiedział. Okay. Druga rzecz, która jest z tym powiązana, to jest dzielenie się. Czyli jak stać się lepszym, dawaj dobre rzeczy innym, dziel się. To się wiąże, nie? Bo jak masz miłości dużo, no to nie myślisz o sobie, tylko o Dokładnie. I tutaj mamy, wiesz, taką w sumie można sobie wypracować nawet praktykę dawania, dzielenia się, pomagania innym. No ja w sumie w taki sposób, wiesz, to jest też niesamowite, jak ja rozwijam Eco Coach, jak my się rozwijamy w Eco Coach, ponieważ tak naprawdę się rozwija, wiesz, bez praktycznie inwestowania jakiegoś, nie wiem, w reklamę, w szukanie ludzi, mamy fajny zespół, tak naprawdę dzięki temu, że ja dużo daję od siebie innym, no i w pewnym momencie ludzie to doceniają i mówią, okej, no to ja też to oddam teraz. Dobra, czyli mamy tą miłość i połączone z nim dzielenie się. I ta trzecia rzecz to co? Ta trzecia rzecz, wiesz co, to jest, no przynajmniej dla mnie to jest ważne, to jest taka regularna praktyka duchowa. Ja jestem, wiesz, też w pewnym momencie przeszedłem swoją transformację taką, że kiedyś uważałem siebie za ateistę i że nie ma jakiejś duchowości, nie ma nic takiego. Jesteś buddystą chyba, tak? Tak, jestem rzeczywiście buddystą, aczkolwiek ja łączę, ponieważ tą transformację, którą przeszedłem, to rzeczywiście była w duchu katolickim, czyli w pewnym momencie przy śmierci Jana Pawła II coś mnie sprowadziło na ziemię i coś mnie sprowadziło do spowiedzi i wtedy to się coś u mnie odblokowało i od tamtego czasu jestem również bardzo mocno związany z religią katolicką i też praktykuję, natomiast później rzeczywiście odkryłem buddyzm.
buddyzm, no i tutaj właśnie rozwijanie swojej duchowości to też jest jedna z dróg, która staje, pozwala człowiekowi stawać się lepszym. No a tak jeśli miałbym dodawać czwarty, jest dużo wiedzy na ten temat, czyli taką czwartą rzeczą, jeśli miałbym dodać, to zwiększać swoją wiedzę, poszerzać swoje poglądy, czytać dużo książek, kontaktować się z innymi ludźmi, ponieważ też ten drugi człowiek to jest też dla nas źródłem tego dobra, którego możemy zyskiwać. Także to by było z mojej strony cztery rzeczy. I wtedy będę lepszym. Rozumiem, że chodzi o to, żeby być lepszym od siebie, nie? Nie od innych, tylko... Tak, żeby być lepszym, tak, to jest rzeczywiście bardzo ważne, wiesz, ja też mam dużą wiedzę na temat psychologii i to czasami może doprowadzać ludzi do depresji albo do jakichś, wiesz, czasami nawet samobójstw albo innych problemów. Tak jest, rywalizacja. W momencie, gdy my się zaczynamy porównać do innych, nie, tutaj to, co my się powinniśmy jedynie porównywać, to porównywać się sami do siebie i tutaj jest też takie dobre powiedzenie, bądź o 1% tylko lepszy od siebie samego z dnia wczorajszego i to zupełnie wystarczy, nie musisz robić nic więcej. Tylko wystarczy, że w taki sposób podejdziemy do życia i tak to będzie. Bo też chciałbym od ciebie usłyszeć, bo ty tutaj powiedziałeś, to jaka jest twoja zasada, żeby być lepszym? No właśnie, ja bym po pierwsze powiedział, że tutaj brakuje mi tego, żeby być lepszym od samego siebie, nie? Tak kajzenowo bym do tego podszedł. To, co już tutaj, o czym mówiliśmy. No bo jeszcze raz przeczytam ten cytat. Nie myśl, że życie powinno być łatwiejsze, myśl, jak stać się lepszym. To może powodować w niektórych ludziach, wiesz, jestem zwycięzcą, jesteś zwycięzcą. Może powodować frustrację, to co powiedziałeś. To może być bardzo duża krzywda, którą sam sobie wyrządzisz, jeśli będziesz się porównywał z innymi i starał się być od nich lepszym. No bo z różnych powodów nie masz szans być kimś innym. Na przykład, jeśli nie urodziłeś się w Stanach Zjednoczonych, no to nie będziesz amerykańskim obywatelem, musisz bardzo dużo na to pracować, tak? Nie można się tak jakby jeden do jednego porównywać. Masz inne szanse, jak urodzisz się w Ugandzie, prawda? I tak dalej. I teraz, jeśli miałbyś się, szanowny widzu, porównywać do kogoś innego, no to może to w tobie zrodzić ogromne frustracje. Oczywiście, jeśli jesteś sportowcem, no to bycie też lepszym od siebie powoduje jednocześnie, że jesteś lepszym od innych, rywalizujesz. Ale to jest jakby taki grunt, na który ja nie chciałbym, gdybym był coachem, zresztą klienci mnie o to też pytają, ja nie zachęcam do tego, żeby się porównywać. To jest zresztą takie modne ostatnio, nie? Żeby się nie porównywać z innymi. No bo można sobie wyrządzić krzywdę, tak? Gdybym był coachem i miał komuś podpowiedzieć, to chciałbym, żeby on był lepszy od samego siebie. A wyniki przyjdą, nie? Jeśli nie przyjdą, to byś miał satysfakcję, tak? Tutaj też jedną rzecz dodam a propos tego, co mówisz, ponieważ to też zawód coacha to nie jest to, że my mówimy ludziom, co oni mają robić, nie? Tutaj to też w pewien sposób koryguje, ponieważ wiele osób myśli o tym, że to ja mówię komuś, co on ma robić, a to jest inaczej. Tutaj my mamy wiele narzędzi takich, których ludzie odkrywają to, co oni mogą lepiej robić, w którą stronę. Mamy do tego różne asesmenty, różne narzędzia, które pomagają mi odkrywać swoje własne talenty, misje i tak dalej. Także to też nie jest tak, że przychodzisz do coacha i on ci powie zrób to i to. Także jeśli taki jest, to jest coach, do którego uciekajcie, bo powie wam coś, co może jest nie do końca dobre dla was, a jest dobre dla niego i to rzeczywiście zwracam na to uwagę. Dobry coach powinien ci podpowiedzieć, powinien ci pomóc wydobyć to z ciebie, a nie podpowiedzieć ci, jak masz żyć, bo tak naprawdę ty możesz mi mówić, ja mogę tobie mówić, jak powinieneś żyć, a jeśli nie jesteś do tego przekonany, to i tak nie będzie. Poprosiłeś mnie o trzy rzeczy, więc żeby się nie powtarzać, bo ty mówiłeś o miłości, ja też uważam, że dobro wraca i absolutnie dużo lepiej być dobrym. Mam raz na jakiś czas takie sytuacje, które kiedyś rozwiązałbym inaczej, na przykład, nie wiem, pracujesz z klientem i on jest z czegoś tam niezadowolony i straszy cię sądami i tak dalej. I pewnie kiedyś, 10 lat temu, bym podjął taką drogę, a teraz wolę po prostu być dobrym i czasami odpuścić, ponieważ wiem, że wtedy mnie to nie dotyka i ja dzięki temu mogę się skupić na sobie, być lepszym, a nie obciążać tym kogoś innego. Więc o tej miłości już mówiłeś. Ja bym tutaj powiedział jeszcze o rzeczy, która jest bardzo ważna, mianowicie entuzjazm. Jest nawet taka książka André Stern, pierwsza jego książka i nigdy nie chodziłem do szkoły. Absolutnie polecam wszystkim, którzy chodzili do szkoły, żeby się dowiedzieli, że można być po prostu
takim hierarchicznym językiem starym mówiąc, na poziomie człowiekiem, czyli Andrzej Stern nie jest lumpem z rynsztoka, nigdy nie chodził do szkoły, a jest bardzo wartościowym człowiekiem. No ale jego chyba ostatnia albo przedostatnia książka to jest właśnie Entuzjazm, tak się nazywa. I to jest po prostu coś niesamowitego. To jest, wiesz, jak ja patrzę na mojego syna, czy w ogóle na dzieci, bo moja małżonka bardzo mocno udziela się, jak pewnie wiesz, w szkole demokratycznej, to po prostu dzieci mają tak niesamowity entuzjazm, one po prostu często mówią, nie będę tego robił, tego nie chcę, widzisz, w którą stronę się kierują. I to jest to, co my zatracamy po prostu. Wydaje nam się, że musimy się wpasować w jakieś ramki czyjeś i tracimy to. I być może dlatego większość ludzi nie lubi swojej pracy, uważa to za jakiś przekleństwo, chodzenie do pracy, piątunio i tak dalej, i o znowu poniedziałek. To są te rzeczy, które można szybko z siebie wyrzucić, jeśli się naprawdę ma ten entuzjazm do tego, co się robi. No właśnie. Ja kiedy poznałem moją żonę, zresztą takich osób poznałem kilka w życiu, a nie byłem tak entuzjastyczny, bo właśnie byłem taki powkładany w ramki. Aha. I jak na przykład poznałem Ewę jakieś 10 lat temu, to ona miała tyle entuzjazmu, do dzisiaj ma, ale miała po prostu, dla mnie to było takie zderzenie. Myślę, że ona jest psychicznie chora, nie, w pewnym momencie, i ona o tym wie, więc mogę o tym mówić publicznie, bo wydawało mi się, że coś niewyobrażalnego, że po prostu osoba, która dużo przeszła życiowo, jest bardzo doświadczona życiowo, mimo że nie była młoda wówczas bardzo, to miała tyle entuzjazmu, że zarażała nim innych, nie? I takich ludzi ja spotykam i cieszę się, dużo od nich czerpię tego entuzjazmu. Staram się też tym swoim entuzjazmem kulawym zarażać. I to jest ta druga rzecz. Trzeciej nie wymyśliłem, bo tak na szybko mi zadałeś to pytanie, bo zgodziłbym się tutaj z tobą w tym właśnie, co powiedziałeś wcześniej. Zaufanie, miłość, dobro. To te rzeczy, których nas jakby nie uczą albo o których każe się nam zapominać w takim nieturkusowym świecie. A które warto jednak w sobie pielęgnować. No właśnie, super. Dzięki, że też się podzieliłeś. Dotykamy duchowości tak naprawdę tutaj, Marku, chyba, nie? Zobacz, żaden z nas nie powiedział o tym, że trzeba być bieglejszym w języku albo mieć uprawnienia na wózek widłowy albo coś tam jeszcze, nie? Żeby być lepszym. No właśnie, dokładnie. Tak. Fantastycznie. Dziękuję ci za tą rozmowę. Powiedz tylko na koniec jeszcze, nad jaką książką teraz pracujesz? Bo widzę. Tak, no super, że o to pytasz, bo tutaj mam delikatne opóźnienie w takich dwóch ważnych projektach dla mnie, czyli książka Od hierarchii do turkusu, czyli Jak zarządzać w XXI wieku, już jest praktycznie przetłumaczona na język angielski i będę ją wydawał w Stanach Zjednoczonych, będzie dostępna w Amazonie. Jaki tytuł? Self-Management, How to Create More Innovative Companies in 21st Century. Także okay. Taki jest plan. No i druga książka, nad którą już mam zaczątek, to jest, ona jest powiązana z tym, o czym mówię na poziomie w tej książce a propos turkusowych organizacji. Czyli w momencie, gdy mówimy o rozwoju człowieka, ten rozwój człowieka też jest w pewien sposób już dobrze przebadany. I żeby być turkusowym, w pewnym momencie ludzie powinni przejść przez taki moment, w którym oni czują dostatek, w którym wiedzą, że już im nie brakuje do pierwszego, że żyją dostatnio i że wtedy mogą zrobić ten kolejny krok wyżej, że się nie martwią o swoje tam potrzeby finansowe. Dlatego ta moja druga książka dotyczy tego drugiego obszaru, czyli takiego obszaru, który też jest, wiem, że jest istotny dla każdego człowieka, a wiem to, że nie wszyscy mają wiedzę a propos tego, czyli a propos finansów. Tytuł drugiej książki to Jak osiągnąć finansową wolność. Okay. Ja na szczęście taką finansową wolność już jakiś czas temu osiągnąłem i chcę się tym podzielić również z innymi, przeprowadzić również wywiady z takimi ludźmi, którzy osiągnęli tą wolność, zebrać to w jedną taką podręcznik, który da ludziom też pewną instrukcję do tego, jak sobie stworzyć takie życie, w którym nie musimy się martwić o pieniądze, bo one mogą jakoś, jedne pieniądze w sumie, to też nie wszyscy wiedzą, że pieniądze są praktycznie jedynym możliwym perpetuum mobile, jakie funkcjonuje od już jakiegoś czasu, nie? Że jeśli wiesz, jak to się robi, to w pewnym momencie pieniądze jedne powodują generowanie kolejnych pieniędzy i tylko nieliczni to wiedzą i właśnie na ten temat chcę drugą książkę napisać i już tam coś mam napisane, do tego wracam w lutym i w marcu, także no, na pewno w 2021 roku będzie zakończone
skończona, a powiedz mi ty, bo ty też jesteś autorem książek, ty masz na swoim koncie więcej książek niż ja, to czy ty też pracujesz nad jakąś książką teraz? Nie wiem, czy mam na koncie te książki, ale rzeczywiście zostały wydane. Bo mój sposób, no, jak to mówisz, wolność finansową jest taki, żeby nigdy o tym nie myśleć po prostu. Tylko, no tak. No dobra. Tak, ja teraz pracuję nad książką, to znaczy 4 marca ukaże się, 2021 roku, ukaże się drugie wydanie mojej pierwszej książki Lean Management po polsku. Gratulacje. Tak, dzięki. Wydajemy obaj w OnePressie, nie? Więc tak, no, znasz pewnie tych ludzi. Ta książka moja pierwsza stała się na tyle popularna, że poproszono mnie o drugie wydanie. Ono praktycznie było gotowe już w zeszłym roku, ale przez pandemię jakoś tam ten temat zarzuciliśmy. No i wracamy do niego, więc na wiosnę 4 marca niebawem ukaże się ta książka. No i przez to opóźniła się, jakby świadomie opóźniliśmy premierę mojej kolejnej książki, 4. Nie mogę jeszcze podać tytułu, bo na razie jest taki roboczy. Powiem tylko, że ona będzie o tym, że no właśnie trochę dzisiaj też o tym mówiliśmy. Mówimy turkus, lean, a bardziej jakby w tych metodykach zarządzania produkcją. To się tak naprawdę zaczęło wszystko na początku XX wieku od Taylora, potem Forda i poprzez inne prądy czy nazwy, takie jak TQM i tak dalej. ITD, nie, bo to 3-literowe muszą być. Więc doszliśmy do czegoś, co nazywa się lean management i niektórzy się tak fiksują mocno na tym, bo teraz jest na to moda. A może nie powinni. I ja w tych wszystkich metodach, opisuję je w książce, ale w tych wszystkich metodach doszukuję się jednego wspólnego punktu i jest nim po prostu zdrowy rozsądek. O tym piszę kolejną książkę, w zasadzie super. To już napisałem, ona się ukaże jesienią. Natomiast bardzo mnie interesuje ten twój kolejny temat i pewnie jak będzie bliżej premiery twojej książki, to wrócimy do rozmowy. Tak, bardzo chętnie, no. Bo to jest coś, to jest dla mnie jakby fenomen. Ludzie marzą o tym, żeby być wolni finansowo i myślą o tym, jak tu zrobić, żeby zarobić bańkę i szybko się wyrwać z roboty, zamiast pielęgnować to, co jest ważne w tej pracy, albo ją zmienić na taką, która jest, wiesz, fajna, autentyczna i żebyś robił to, co z ciebie wynika. I wtedy nie masz potrzeby być wolnym finansowo. Nie wiem, tak ja na to patrzę. Tak, wiesz co, tylko ja też tutaj chcę to pokazać z różnych stron, że ja też mam takie przykłady ludzi, którzy są wolni finansowo, mimo że praktycznie nic nie mają, nie? Mam takie na przykład mnichów buddyjskich, którzy oprócz miski i szaty swojej nie mają nic, dodatkowo ludzie ich karmią i oni są też wolni finansowo, ale oczywiście pokażę też takich ludzi, którzy rzeczywiście są milionerami, no i się nie martwią o te swoje pieniądze i też jak do tego można dojść, także taką mam tutaj, tak to na chwilę obecną planuję i piszę częściowo już, także fajnie. Super, że też się podzieliłeś swoimi książkami, że też jesteś taki płodny, jeśli chodzi o pisanie książek, bo to nie jest też taki proces łatwy, jak się prowadzi biznes i równolegle się pisze książki, także to też doceniam to, co robisz, bo to też wiemy dobrze, zarówno ty i ja, że robimy to dla dobra innych i fajnie trafiać z tym, co my myślimy i co wiemy, co myśmy przeczytali, że też przyspieszamy ten rozwój innych, bo to po co ludzie mają czytać wiele innych książek, jak my to znowu zbieramy do kupy i w pewien sposób spisujemy w łatwiejszy sposób po polsku. No tak, i to tworzy tą naszą wspólną wiedzę, która później nas pcha dalej, tak? To samo, co Edward Deming w pewnym momencie zrobił, zbierając i nazywając te narzędzia w jakiś sposób i kolejni ludzie, no to my to też, ty to sprowadzasz w sumie ze świata, a propos lean management też do Polski, żeby też Polacy i polscy przedsiębiorcy, menadżerowie mieli tą wiedzę. No a ja siedzę w tym turkusie, także to też jest temat, który tak. Ja też po kolejną książkę planuję a propos właśnie dynamicznego samozarządzania również pisać, tak, że to jest po tamtej finansowej, to jest kolejny temat, planuję wrócić do turkusu. Ale obaj wiemy, też to powiedziałeś, że ja przynajmniej tak do tego podchodzę, że pisząc, ja się też uczę. Wczoraj oglądałem taki film, w którym była taka scena, że siedzą studenci na wykładzie i wykładowca mówi do nich, słuchajcie, ja bym chciał, żebyście też mi mówili różne rzeczy, żebyście nie zgadzali się ze mną, bo my się tutaj wszyscy przyszliśmy uczyć. Różnica jest taka, że mi za to płacą, nie? On powiedział. Tak.
prawda. I ja pisząc, publikując, też niesamowicie się uczę, jeżdżąc do klientów, rozmawiając, pracując dla nich jak gdyby, też uczę się i czerpię z tego. I myślę, że to jest, to jest ta trzecia rzecz, która czyni ludzi lepszym, żeby umieć wyciągać wnioski, czerpać od innych. Tak, dokładnie, super. Dziękuję Ci, Marku, serdecznie za dzisiaj. Moglibyśmy pewnie długo jeszcze o tym gadać. Wszystkiego dobrego Ci życzę. Również dziękuję bardzo. Cześć. Cześć. Trzymaj się. Dzięki, że byłeś z nami i zapraszamy do słuchania kolejnych odcinków Lean Management po polsku. Jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej, wejdź na naszą stronę instytutdp.com.